Jakoś zeszło nam tutaj bardzo długo w hotelu. Lecimy na ratusz, tam będzie ta wycieczka. No i jest bardzo ładna pogoda. Tam już wyłazi słoneczko, więc no mega. Jak jest zima i słońce świeci, to od razu jakoś człowiek ma dużo energii. A tutaj jak pięknie jest upiększone, że zobaczcie. Zatrzymam się, żeby był ładny widoczek. No i tutaj wchodzimy już na plac ratuszowy. Zobaczcie, jakie to ładne jest miasteczko. Choineczka zwykła, piękna. No i zaraz zobaczymy, czy jest ta wycieczka, czy ona już sobie bez nas poszła. Musimy chyba tutaj obejść dookoła. No i sprawdzimy, jak to wygląda. Nie wiem, jak to wyszło. Przyszliśmy tutaj na ten plac ratuszowy 2 minuty po czasie i już grupy nie było, więc nie wiem, gdzie oni tutaj wypruli, w jakie uliczki, żeśmy tutaj poszukali, nikogo nie znaleźli. No i teraz po prostu na własną rękę idziemy sobie zwiedzać. Tutaj jest punkt informacji turystycznej, więc wejdziemy tam, zapytamy, co tutaj i jak możemy pooglądać, bo jesteśmy nieprzygotowani. Była to taka podróż bardzo spontaniczna. No i co? Połazimy, pooglądamy, bo pogoda naprawdę sprzyja, żeby sobie spacerować. Bardzo miła pani tutaj w informacji turystycznej wszystko nam opowiedziała, gdzie mamy pójść. Mamy mapę, mamy wszystko namalowane. A tutaj, proszę bardzo, jest miejskie lodowisko. No nie wiem, dzisiaj to na pewno się nie wybierzemy, ale może jutro przyjedziemy tutaj pośmigać. No a teraz lecimy dalej. Jest trochę wiatr, martwię się, że będzie tutaj wiało. No ale nic, mam nadzieję, że przekażę wam atmosferę tego przedświątecznego miasta. Takie mamy widoczki, teraz idziemy na jakieś schody, żeby pójść na wyższą część miasta. Takie panoramy, żeby obejrzeć miasto z góry. No i jest chłodno, ale jestem naprawdę dobrze przygotowana, dobrze ubrana, więc nie marznę, ale się czuję, że jest taki mróz, chyba te 8 stopni się trzyma. Idziemy tutaj w tę uliczkę i tam na końcu już widzę schody. Ale tutaj jest ślisko. Zobaczcie, ile tutaj jest turystów, ile ludzi normalnie, tak tłumno. No i tłumnie chyba. No i zobaczcie, jaka piękna pogoda, jak słońce świeci. No, rewelacje. Idziemy teraz na kolejną panoramę. Zobaczcie, jaka kolejka. Ogromna kolejka, tam się zaczyna, tam się kończy, no i tutaj wszyscy idą tutaj do tego kościoła, no my pójdziemy jutro tutaj. Słuchajcie, jak fajnie tutaj tak spacerować w słoneczku. Jejciu, jakie tłumy, jestem w ogóle w szoku, że tyle ludzi tutaj spaceruje. Są jakieś wycieczki szkolne,
Nie wiem dlaczego akurat dzisiaj. No my sobie tak idziemy, spacerujemy. No i później pójdziemy też już do hotelu odpocząć. Potem jakiś obiad, no i wieczorem spa, basen, marzy mi się. W autokarze podróż minęła całkiem nieźle. No te 8,5 godziny trochę nawet pospałam. To na jednym boku, to na drugim. Więc czuję się naprawdę tak żwawo. Jeszcze już podobno 7 km dzisiaj pospacerowaliśmy tutaj. Wszędzie pieszo. No i idziemy dalej. Spotkaliśmy po drodze wycieczkę, do której chcieliśmy dołączyć. No i teraz dołączamy dopiero do niej. I jeszcze godzinę będzie trwała. No i byliśmy teraz tutaj w Cetli. A trochę nam pan przewodnik opowiadał o religii. O tym, że na przykład religii tutaj w zasadzie nie ma. I te kościoły, które tutaj powstały, to całkiem nie powstały dzięki Estończykom. Bo Estończycy wierzyli w całkiem innego Boga, tak samo jak kraje skandynawskie, w Thora i w Tare, jeśli się dobrze mówię. Uku, nie, jeden Bóg Uku, a kiedy drugi Bóg Taro. No, tak podobnoż. I podobno tutaj tour po państwach bałtyckich robił papież. Jak przyjechał na Litwę, no to tam ponad 100 tysięcy osób wyszło na spotkanie z nim. Jak pojechał na Łotwę, no to było ledwo tam 60 chyba tysięcy, a jak tutaj przyjechał do Tallina, to było paraset osób, które i większy to po prostu turyści, więc pan przewodnik nam powiedział, że tutaj nie ma jakiejś takiej religijności i nie ma takich rzeczy jak u nas związanych z religią. A w ogóle słuchajcie, jest tak zimno, tak zimno. Postaliśmy trochę z przewodnikiem i już mi się zrobiło bardzo zimno. No ale idziemy. Tallin zachwyca, słuchajcie, tymi kolorami, tą starówką. Bardzo mi się podoba, ale i turystów tutaj jest bardzo dużo. Ja słyszałam, że Tallin odwiedza co roku 3 miliony turystów. Idę tutaj za naszą grupą. Jesteśmy tutaj na wycieczce z Guru Walking Tour. No i teraz taka ciekawostka o Estonii. Czy wiedzieliście, że jak są wybory prezydenckie na przykład w Estonii, to Estończycy głosują internetowo. Oni nie chodzą po prostu, żeby tam napisać na papierze, wrzucić do urny papierek z głosowaniem. Nie, oni po prostu to robią na wyższym poziomie, bym powiedziała, właśnie online. I czy to jest bezpieczne? Tak, oczywiście, bo podobno Estonia jest pierwsza na świecie cyber security. No to jak to po polsku? Bezpieczeństwo online? Nie mam pojęcia, co się mówi. A teraz wam pokażę, jak przyszliśmy na taką piękną. Ręce oczywiście mi marzną, jak nie wiem co. Ale pokażę wam. To chyba jedna z najpiękniejszych panoram tutaj w Estonii. O, ktoś lata dronem. Nie, nie, dzisiaj drona nie będę. Nie będę latała dronem dzisiaj. Proszę bardzo. Taka panorama, przepiękne, zimowe miasto. Jak wam się podoba, dajcie znać. I czy w ogóle byliście kiedyś w Estonii? Tutaj idziemy na kolejną piękną panoramę, chyba jedną z najbardziej popularnych. Zobaczcie. Podobno mamy dużo szczęścia, bo ostatnio tutaj też były śnieżyce, tak ogromne, że ogromna ilość domów do tej pory jeszcze jest bez prądu. A zobaczcie, jaki piękny tutaj ptak pozuje. Jejciu! Super to wygląda. Kończy się nasza wycieczka. Słuchajcie, jesteśmy tak zmarznięci. Zaraz już zejdziemy tutaj na dół i pójdziemy na coś gorącego, jakąś gorąca zupa, ale gorąca herbata zimowa bardzo by się przydała, ale wycieczka bardzo fajna. Pan tutaj opowiada nam bardzo ciekawe rzeczy.
I bardzo polecam taką wycieczkę właśnie z takim tym biurem Guru Walking Tours. Nasza wycieczka już się skończyła i teraz idziemy zjeść zupę. Pan nam poleciał restaurację Three Dragons, czyli trzy smoki, i jedziemy tam zjeść zupę, bo jesteśmy tak zmarznięci, że głowa mała. Zjedliśmy przepyszną zupę z łosia tutaj w tej restauracji Trzy Smoki, Three Dragons, bardzo smacznie, bardzo fajna atmosfera, ale to właśnie jest taka knajpa, w której najczęściej wszyscy jedzą tutaj przy ratuszu na Starym Mieście. My teraz szybciutko jeszcze robimy jakieś zdjęcia i uciekamy do hotelu, żeby się zrelaksować, bo wiadomo, noc taka w autokarze męcząca. Trzeba trochę porelaksować, pójdziemy do sauny, pójdziemy na basen, do jacuzzi. No jeszcze chcę Wam ten filmik zmontować i mam nadzieję, że internet w hotelu jest w miarę w porządku i że dzisiaj późnym wieczorem go zobaczycie, jak nie, no to mam nadzieję jutro z rana. No i tutaj, kochani, musiałam się już z Wami pożegnać, no ale jak wiecie, film podzieliłam na dwie części. Pierwszą część widzieliście wczoraj, dzisiaj jest druga część filmu z tego pierwszego dnia w Tallinie. No a teraz Was zabieram na room tour, na wycieczkę po nowym pokoju, który wymieniłam. A więc, kochani, zaszalałam i zmieniłam pokój. Zaraz Wam pokażę, jak mój pokój wygląda przez starę. I mój pokój właśnie jest taki. Wzięłam sobie lepszy pokój, bo stwierdziłam, że ten, który pierwszy wzięłam, on był mały, nie miał widoku za oknem. I jednak chcę odpocząć i chcę odpocząć w konkretnych warunkach, więc wzięłam sobie pokój taki. Tutaj mam łazienkę taką, proszę. I tutaj jest prysznic. No, uważam, że o wiele fajniejsza łazienka. No i teraz najważniejsze. Tutaj jest takie miejsce jeszcze, gdzie mogę zrobić kawę. I najważniejsze, dlaczego wzięłam pokój, to jest ten tutaj widok na Tallin. Zobaczcie. Mam widok na Stare Miasto, w ogóle przepiękny, dopłacić musiałam, więc za pobyt za dwa dni tutaj zapłaciłam 320 zł, całkiem mi nie jest szkoda. Jak już przyjechałam, to chcę mieć konkretne wakacje, ładne wakacje i chcę mieć taki piękny tutaj widok, a teraz lecę odpoczywać, montować filmik. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! Słuchajcie, przyszliśmy na kebaby. Tutaj właśnie jest turecki kebab. No i facet z Hatay robi przepyszne kebaby. Zaraz będziemy próbować, czy są dobre. Mamy ayran, kebaby. No i tak kończymy dzisiejszy wieczór. Kochani, takie mamy szlafroczki. Nawet taki sympatyczny ten szlafrok. Zmontowałam dla Was filmik, no i co, teraz będę szła do sauny, na basen, chyba po prostu w jakimś jacuzzi poleżeć i tyle. Moi znajomi już czekają, filmik idzie na YouTube, ale niestety internet, mimo że Estonia jest tak do przodu z internetem i w ogóle z IT, no to tutaj w hotelu mają niestety internet bardzo słaby i ze względu na to, że mam filmy 4K, no to 2 godziny mój film będzie szedł. Mam nadzieję, że wszystko tam dojdzie i jeszcze dzisiaj go zobaczycie. No a ja lecę dalej odpocząć i spać, bo no jednak brak snu działa.